Siemano, siemano, jestem Vertes, witajcie w kolejnym odcinku z gry Slime Ranchers 2. Jeśli lubicie tę serię oglądać i chcecie ją dalej oglądać, zostawcie koniecznie łapeczkę w górę, dzięki wielkie. Za to przypominam, że wspierający oczywiście mają wcześniejsze dostępy do odcinków, co widać zresztą na playlistach serii. Dobra, z tym, że słuchajcie, tutaj jest taka sytuacja, że ja praktycznie już wszystko zrobiłem, także możliwe, że jesteśmy bardzo blisko końca, znaczy wstrzymania serii do update'ów, bo popatrzcie, odpalamy tutaj laboratorium. Oczywiście pograłem w międzyczasie, mamy tutaj prawie wszystko na maksa, prawie, bo wiadomo, fire plorty i paddle plorty się wolniej zbierają, a też nie zawsze to zbieram. Thunder plorty, jako że niedawno sobie tutaj dałem, to jeszcze mam niepełne, ale tak poza tym, wszystkie takie plorty, które tutaj mam na ranchu, to są właśnie już wypełnione na maksa, także tutaj za bardzo nie mamy co robić, jeśli chodzi o zbieranie do laboratorium, także naprawdę jesteśmy bardzo blisko już wstrzymania serii do jakiegoś update'u, bo nam tutaj rzeczy i pomysły zaczynają się kończyć, ale jest pomysł. Otóż miałem właśnie pozamieniać slajmy w momencie, kiedy one zrobią swoją robotę, czyli Jesus! Czyli naprawdę tak się da? Ej, my właśnie odkryliśmy rzecz. Bo to kiedyś nie działało. Dobra, żyj sobie tutaj. Fajnie. Wow. Także pozamieniamy slajmy na ranchu na jakieś ciekawsze kombinacje po prostu. I też jak to właśnie kiedyś robiłem. Znaczy w sumie nie wiem, czy to zrobię, ale Mogę im dawać jedzonko, które im nie do końca będzie smakowało. Albo będą sobie jadły. Też to jest zawsze jakiś pomysł. Także dobra, wracamy. Ej, beka, że cię ze slajmem przyniosłem. Myślałem, że on mi tam zaraz będzie jakiś chaos robił na ranchu. Bo będzie tam sam, gdzie jestem. Tutaj jestem, dobra, tu nie? A, bo to miejsce, dobra, już się pogubiłem. Także kurczę, lecimy ogarniać. Ej, czyli jak ze slajmem trzymanym da się przenieść, to ja pierdzielę. Mega, naprawdę o tym nie wiedziałem, bo samego slime'a jak wrzucę w teleporter, to on nigdzie nie poleci, po prostu zrobi sobie make przez tego teleporta. Ale że trzymając się, przeniosłem z nim mega. Faza, dobra. Wrzucam go, kurde, zastanawiam się nad tymi teleporterami, czy je stąd nie wywalić. No a ty co tu robisz w flutterplorcie? Dajcie, ciągnę to do środka, jeszcze ma miejsce, dobra. Teleporter się wbiłem. A tak się zastanawiałem, czy kiedyś się wbiję w tego teleporta, bo jest tak właśnie po drodze. No i się wbiłem. Chodźcie. Myk, poleciał. Dobra. Chodź jeszcze kolego. Jeszcze tutaj kury miałem pod bumki, także no niestety, ale bumków tutaj już nie chcę mieć dłużej. Jakoś tak nigdy nie przepadałem za bumslajmami. Tak szczerze. Mik. Dobra, poleciał. Gites. Dobra, czyli to były boom flattery. Czyli tutaj mogę jakieś flattery wprowadzić, żeby sobie były. Dobra. Weźmy to, zbierzmy tutaj z podłogi. Chociaż nie, wait, nie, zostajecie, bo będą mięsne slajmy tutaj, dobra. Wyrzucamy. Myk. Dobra, i tak w sumie trzy sztuki. W sumie możemy zabrać jakiś tutaj slajmów. A myślałem, żeby tutaj dać właśnie, żeby nie było, że już nie mam flatterów, żeby dać tutaj flattera jakiegoś, także polećmy po flatter slajma. I je połączyć z angler slajmami, tak? Wiem, że mam dużo angler slajmów tam na dole, ale to połączenie jest naprawdę fajne. I chciałbym, żeby tutaj właśnie było. Dokładnie tak. Także chodźmy po flattery i anglery. Dobra, coś mi oczywiście wyskoczy. Flattery to raczej od tutaj się zaczynały. No wiecie co? Won! Dobra, dwie sztuki, jeszcze jedna sztuka mi wystarczy w zupełności. No i po co to jadłeś? Nie skacz tam! Uuu, jaki parczer, widzieliście? Chodź!
Też nie skacz. Coś znajdziesz do jedzenia, ja ci mówię. Nie poddawaj się. Don't give up. Proszę bardzo. Macie miotki. Dla was jedzonko. Okej, okay. No to co? Mamy trójkę. Trójkę wspaniałych wystarczy w zupełności. I lecimy. Jak tego królika wystrzeliło? Skubany, szalony. Starków tutaj, aż dziwnie, wiecie? O, to mnie wystrzeliło. Pełna profeska. Pełna profeska, mówię wam. Pluter, plater, lecicie tutaj. Dobra, i z anglerami łączymy. Tak, z tego co mówiłem, że tam coś jeszcze nie. Dobra, sprzedałem tamte porty. Także... Let's go. Lecimy. Bo mają największą ilość portów i tym razem będzie jeszcze większa ilość portów z anglerów. Masakra, masakra. Ale mówię, naprawdę fajne połączenie i sobie takie zostanie tam. Tutaj też będę zmieniał generalnie. Także tym się nie przejmujmy. Dobra, chodźmy tutaj. Scary face z was, wiecie. Elastyka. I lecimy. Normalnie najdłuższa trasa na ranczu, nie? Kiedyś robiłem sobie Slime Rancher 1 teleportery pomiędzy laboratorium a innymi obszarami. Tak tutaj by się w sobie też przydał taki jeden teleporter do ogarniania. Spoko są. No i mamy takie latające ryby. A jak? Dobra, bumplorki trzeba stąd wyrzucić. Nie wrzucaj do środka, Vertes. Nie wrzucaj. To byłby kosztowny błąd. Mogę od razu tamte plorty wziąć, ale nie wziąłem. Trudno. Dobra, i robimy slota. Pięknie. Pięknie, pięknie, pięknie. Myk, mamy to. I flotery również zbieramy. I niech sobie tutaj robi rzeczy. Także naprawdę fajne połączenie. Jak patrzyłem tam flater slimy, to w sumie... Miodowe i to chyba są takie dwa najlepsze połączenia. A że miodowe wyrzuciliśmy na takie slajmy, na zamiankę, to jak najbardziej teraz mogę mieć takie flattery. A jest. Dobra. Ten możemy sprzedać, tam już niech się dzieje wszystko. 128 tysięcy. Ja pierdzielę. Ja pierdzielę. Dobra, was, koledzy, no muszę wyrzucić już stąd, ale spokojnie. Spokojnie, nie wyrzucam ich na stałe, bo jeszcze ich nie ruszam, gdyż Batcave od dzisiaj przestaje być Batcave'em, słuchajcie, przerabiamy go. Przerabiamy go na hodowlę. Także, chodźcie ziomeczki. Czy ty mnie ugryzł? On mnie ugryzł i wydropił najlepsze jedzenie możliwe. Skubaniutki. Nawet HP nie straciłem. Mamy baga! Przed końcem serii. O, czy się chce jeść? To leć gdzieś, wypuść sobie po jedzenie. Co jest z wami? Tak, macie tą grotę cały czas dla siebie. Jedzenia to po prostu tyle, że się patrzeć nie da na to. A wy kurde głodne jesteście. No nie mówię o tobie akurat. Ty jesteś spoko, ale tamte. Dwa. Ja nie wiem, spojrzenie się urwały. Dobra, poleciał, poleciał. O, ale ty miły jesteś, naprawdę. Jesteś największym ziomeczkiem. Do Batcave'u chyba. Ile was to jest, kurde. Gdyby był hubem, to bym zrobił tutaj ten palnik. I je spalił, ale to niemiłe. No, zjadłeś sobie. No i pięknie. No i pięknie. Akurat też Hunter Plort sobie pozbieram. Stąd. Myk. Ale ich tutaj miałem, ja pierdzielę.
Dzbany dwa. Mek? Bez kitu chyba dzbany. Zablokowali. No co ty kręcisz, dzbanie jeden? Halo! Zgliczowany slime! Łolololololololo! No ja cię widzę! Nie musisz być niewidzialny, żeby każdy cię widział i widzicie, jaki ty dzbany jesteś. Halo! To za agent. A, mówiłem, że cię widzę. Dobra, chodź, uratuję cię. Chodź, dzbanie. Ja pierdziele, kurde, co za typiarze. Trzeba tu posprzątać, bo to jest jakaś tragedia. Wypuść na chwilę, kurde, slajmy luzem. Tani nie pojedzą wszystkiego. Ja pierdziele. Co jest z wami nie tak? Chodźcie tutaj, to jeszcze zwykłe henki się probiły. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dawaj, 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 kurde. Podstarzały kurak, ja pierdzielę. Chodźcie, 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 zapraszam, zapraszam. Cikadu również są zapraszane na imprezę. Ja, oczywiście, of course. Rustro też, a nie, Rustro nie mogę zebrać, bo... Mam fulla. Chodźcie, chodźcie. Dobra. Co, tutaj bym zostawił takie dwa te, a te możemy tutaj niszczyć. Dobra. Demolish plot. Tutaj będzie coral. High walls. Music, Ernet, co? To niepotrzebne. Torch Collector, Autofeeder. Proszę bardzo, od razu wypełnienie mamy. Też kasujemy, również tutaj robię korala. Tutaj przez spację mogę kupować. Bez kitu, a ja kurde ceruję jak zban. Dobra, mamy to. Kupujemy, Kaiwons, Music Board, Ernet. Pięknie, dobra. Także mamy tutaj trzy zagrody dla szlajmorów. Szlajmory, klejmory. Helderów wywal. Gadu mogą sobie tutaj w środku rosnąć. Co tu nie wsadzę, to i tak zjedzą. Oczywiście jak urosną, bo małych nie będą ruszać. Dobra, gdzie jest autofeeder? Jest autofeeder, dobra. Leci Jabreza myk. Dobra, ogólnie tutaj planuję wprowadzić ringtail slime, tak jak widzieliście, bo tam mówiłem, że tamte wprowadzę, ale jechę, nie? Tak, już tutaj. No, żeby było wiadomo, co tutaj planuję. Zaczekaj. Usunę kropsy, bo tutaj raczej Batmanów nie będę wprowadzał. Dobra, niech tu mi się nic nowego nie tworzy. Myk, zabieramy, zabieramy. Jeszcze tutaj. Poszły na wolność, o. Prezencik. No to jeszcze ile was jest? Halo! Co się dzieje? Sprzątać to się nie da normalnie. Te cztery lustro? Aż dziwne. Dobra. Jakiś mały chickens. Dobra, okej. Okay. Staruchy same zostały. A, ten się zamknął tu od razu, na dzień dobry. Rzucamy. Tak, wiem, że to marnowanie lustro, jak to wprowadzę tamte, ale to nic. Ale chociaż coś wyrzucę. No, w sumie jak ringtaila jedzą wszystko, to również to mogę tutaj wyrzucić.
Elegancko. Dobra, mamy to. Tutaj. Sprzątajmy to już wszystko, co tutaj leży, naprawdę. I patrzeć nie dało. Wchodzicie tak i normalnie, tak. Ale co się dzieje? Chodźcie. Nie ma życia za darmo, koniec. Już mam full tego? No ładnie, a ty co? Ja cię widzę. A tu będzie żarcia, dosyć sporo. Starucha tutaj damy. Nawet i dwóch. Na florty zostają, okej. Lecimy dalej ze sprzątaniem. O, grzyb. A ty co, mały chicken? Chicken. Dobra. To już, udało mi się tu posprzątać? Świetnie. Dobra, wyrzuciliśmy. Tutaj też. Okej. Ogarnięte wygląda na to. Pięknie. No i gites. Dobra, musimy tutaj ringtaile wprowadzić, tak jak już powiedziałem. Jedne w sumie mamy, to możemy je przenieść. To byłoby naprawdę spoko. Lecimy. To w sumie ten. W sumie. Ty? Ty nie jesteś memiarzem, to cię mogę zaprowadzić. No, ale dokończ. Tylko w sumie nie potrzebujemy aż trzech wprowadzać. Znaczy aż sześciu, co tam są. To wystarczy trójka, a tamtą trójkę to już pozostało. Stamtąd wyrzucę, tak. O, ustałeś się, Chicadu. To cię na chwilę przetrzymam. Chodź, o, ty też nie jesteś memiarzem, dobrze, bardzo dobrze. Ale wiem, że będziesz. Lecimy. Już to wszystko zjadłeś? Weź się uspokój, zjadłeś wszystko, co się da tutaj. O, już memiarze, już, kurde. Zjadłeś wszystko ponad skalę. A ty co tu robisz? Kolejna zguba. Mam cię. Też dołączysz do ekipy. Jeszcze jednego potrzebuję. Widzicie? Stary cwaniak się znalazł. O nie, to memiarz. Który z was nie memuje? O nie, wszyscy to memiarze. Dobra, chodźcie. Chodź meme, człowieku. Znaczy meme slajmie. Dobra, macie swoją grotę. No, już zjedli wszystko. Kają teraz, aż urosną. Maluchy. Dobra. Czyli tutaj trójkę mamy przeniesioną. Świetnie. Batcave już nie jest do końca Batcave'em. Ale dalej go tak będę nazywał. Wyjęło tak się w sumie. Ej, cwaniaku, tam o, kolejny cwaniak, dawaj. Mamy robić tam, to gdzie się wyrzucam tak właściwie? Gdzie jestem tutaj? Akurat. Pięknie. Myk, to był twój ostatni skok, chciałeś mi uciec. Ale lecisz do wody. I sobie wyskakuj, gdzie tam chcesz na świecie. Pięknie. Dobra, pantery mogę dorzucić. Pięknie. Trochę mało tego było, patrząc na to, na ile ich tam zostawiłem czasu. No trudno się mówi. Dobra, czyli cotton ringtaile są. No okej, okay, no i pięknie. Dobra, to się muszę rozejrzeć. Ja bym potrzebował teraz. O, prezent. Prezent bym potrzebował odebrać. Weźmy. Ogden, jakieś krzaczki mi wysyłasz? Oczywiście, dzięki Ogden. Chodźmy się przekimać. O. Patrzcie, jaka magia. Nagle mi się godzina zmieniła i się odwróciłem. Tak nagle, tak pyk, co się wydarzyło. Dobra. Potrzebuję teraz połączenie ringtail slime'ów z kamiennymi slime'ami. Także lecimy po
kamienne slajmiki. O, proszę, cała trójka i już, kurde, nie no pens. Bardzo. Dawaj, porywam cię, słuchaj. Zobaczmy, czy on cię przeniesie. Jest! Teraz test, czy on jest maluchem, czy jest to jakieś duże połączenie. O, maluch! Zjedz sobie. Proszę bardzo. Nie chcesz? No właśnie, ja myślę. No. O! Poleciał na łowy, patrzcie na niego. Co za mem master. Mem master, nie wierzę. Niech sobie czeka, zawsze to jeden slime mniej do zgarnięcia na kolejne jakieś połączenie. Także dobra. Jesteście głodne, to patrzcie na to. Myk. Myk. Możecie teraz jeść wszystko. Bez kitu, możecie jeść wszystko, już nie wybrzydzać. Nie, one mi teraz jedzą wszystko. Będą memować na maksa. O, o, już mamy memiarza. Ten już happy, bo sobie pojadł. Pięknie. Na jedynkę oczywiście im ustawię. Tutaj też się da na jedynkę. Też na jedynkę, nie potrzebujecie tak dużo. A te już urosły, one już tutaj się wzięły za jedzenie. A co, kurde. Dobra. I jeszcze jak mam tutaj z Ringtaila zapisanego takie fajne połączenie. Bo Cotton mamy, Rock mamy, Ringtaila i mam jeszcze Angler, znowu Angler mam. Ale faktycznie to połączenia są naprawdę fajne, tak żebym sobie tak zostawił. A te Anglery, które mam tam, to... to je się chyba wyrzuci, już tam mi są zbędne. Czy fajnie, fajnie wyglądają po prostu. Tak są w zatoce. Ale no. A chcę zostać Anglerem? Tym memiarzem. Dobra. Idę po jakiegoś... Anglera. To jest tu blisko? Ja w tam w terenie, ale to na początku. A pójdźmy sobie, kurde. Tutaj, o. Myk. Przejdziemy się trochę, ale zgarnę co chcę, o. dobra. Z tego co kojarzę, to właśnie tutaj gdzieś na początku te Anglery występowały. Może nie tak od razu, ale kawałek dalej. Właśnie tak pamiętam, że tak. Potem mi tak, kurde, ja chodziłem po tym, szukałem, o, a tutaj pod ręką były wszystkie. Dobra, raz, dwa. Dobra, więcej nie potrzebuję, bo mam jeszcze tego tamtego memiarza, pana memiarza, który sobie tam memuje. Także lecimy z koksem. Dun, 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 dun. Chciałem tutaj dać teleporter w tym miejscu, ale powrotnie. Proszę bardzo, żeby nie latać. Tak pomyślałem, bo skoro tam na końcu teraz mam te dwustronne teleporty tutaj, to tak wiecie, mogę sobie ten usunąć, bo ten i tak działa tak samo. A na początku, jakbym w razie gdyby sobie tak po prostu chodził, to żebym mógł od razu wrócić do siebie. Też spoko sprawa. Dobra, patrzcie jak trafiłem idealnie. Dobra, ty już tutaj nie wżeraj, co? Wezmę wam na drogę. Wezmę dwa porty na tę dwójkę, ten trzeci to się z czasem sam zmieni. Będzie git. No i jakie spoko slajmy. Kozaki, kurde. I
się zacznie, i się zacznie. O, Z-Porta, dobra. O, już wcinają. Listko. Dobra. Co, mamy anglery, które jedzą mięso, ale mięsa za dużo im nie można dawać, wiadomo dlaczego. A tu mamy taki odwege typiarzy. Tu kotony. Dobra, to można w sumie w dwóch ogródkach posadzić. Możemy dać to. A w drugim możemy dać... Kurczę, miałem to z lewej strony posadzić. Chciałem coś dla tych. To posuń to, mam dużo pieniędzy, możesz usuwać. A w sumie, niech sobie jeszcze rośnie, jak przyjdę z odpowiednim jedzeniem, to wtedy... O, 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 widzicie? No, jak przyjdę z odpowiednim jedzeniem, to im wtedy ogarnę. Dobra, czyli to jest ulubione jedzenie dla tych. Oni mają jeszcze tutaj zapas, dobra. Coś im dorzucę tutaj. Dobra, pauza. I po pauzie, oh yeah. Także no, tak jak właśnie patrzyłem, to Cotton Ringtaile były fajne właśnie w połączeniu, to pamiętacie zresztą, było to cały czas u nas. Potem jak patrzyłem, to właśnie anglery były kozackie, jeśli chodzi o Ringtaile. No i kamienne, kurde, jak tak raz zobaczyłem, tak jak przychodziłem, to taki uuu, jaki kozak, muszę je mieć. No i proszę bardzo. Mamy kozaków, które będą głodne, bo sobie wszystko wyjadają bezlitośnie. Dobra, jedzenie wam tu rośnie, elegancko. To będę wam też potrzebował tutaj drugi rodzaj jedzonka ogarnąć, żeby te niebieskie się były zadowolone, kamienne, ale nie muszą być zadowolone, także to może sobie tam rosnąć. Dobra, stąd wypaliłem Ringtail oraz kotony, także to ma swoje miejsce na świecie, także nie muszę tutaj zamiennika jakiegoś wrzucać, który by tutaj dawał radę. Także dobra wiadomość jest taka, że jeszcze nagrywam slajmy, lecę teraz z kolejnym odcinkiem za chwilkę. Na ten moment ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli ten odcinek wam się podobał, zostawcie jeszcze łapeczkę w górę i do następnego. Na razie, cześć, Żujczek, yo! Huu.